Hej, witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Więc w tym odcinku postanowiłem, że zrobimy sobie taki troszkę odcinek napraw, co zepsute, czy coś w tym stylu, nie wiem, jakby to nazwać. Po prostu będziemy naprawiać te rzeczy, które nie bardzo pasują, na przykład jak równoważenie tego paska. Wypełnimy sobie coś w tym mieście bardziej. No, ogólnie takie małe rzeczy. Więc od czego chciałem zacząć? To na przykład od tego, że straż pożarna tu by się przydała. Więc taka mała, myślę, że wystarczy na temat przedmieście. Przy okazji będzie to adekwatne do tak jakby do tego stylu, który tutaj obowiązuje. Nie wiem, może naokoło tego zrobimy sobie tutaj takie coś. I jakieś małe sklepiki, takie przydrożne. Może, niech będzie. Bo czemu nie? To jest rejon handlowy o dużym zagęszczeniu. Tego raczej nie potrzebujemy. Myślę, że tak samo sklepiki fajnie by było zrobić w tym miejscu. Dlatego, że ta stacja kolejowa jest troszkę dalej od mieszkań z tego powodu, bo ona po prostu produkuje bardzo dużo hałasu i akurat tak mi wyszło, że ten hałas się kończy na tej ulicy, więc dlatego właśnie powstało to tak, a nie inaczej. Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? Mamy tutaj wypełnione parę cmentarzy. Więc myślę, że zaraz obok nich przydałoby się postawić krematorium. Coś, żeby po prostu zmniejszyć tą ilość tych zmarłych. Nie wiem, czy to coś da, zobaczymy. Jeśli chodzi o prąd, jak nam z prądem leci? Z prądem leci całkiem spoko. O jeny, obiadek. Z prądem jest całkiem w porządku, ale myślę, że nie zaszkodziłoby, gdyby dodać tutaj jeszcze jakąś farmę elektryczną. Tylko, że zaś to hałasuje troszkę, więc nie jestem pewien, czy postawienie tego tutaj byłoby dobrym pomysłem. Więc. Może taka farma elektryczna tu powstanie? O, tak idealnie się mieści. Nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby zaraz przy cmentarzu to dać, ale niech już będzie, co? Albo może nie, przeniosę ją, bo jednak to nie bardzo wygląda. Przeniosę ją tutaj. Co wy na to? Okej. Jak z prądem? Z prądem idzie nieźle. Myślę, że te słupy chyba można spokojnie zniszczyć. Tu nie będzie problemu z dostarczeniem prądu. Dobra, i co jeszcze można dalej? Tu co mamy? Elektrownię węglową, tu spalarnię. No i tu coś jest spalone. Czyżby te strefy. O, wiedziałem. Patrzcie, o to chodzi. Ten mały kwadracik nie jest wypełniony i już przez to się zaczyna psuć. Ale okej. Tu myślę, że fajnie by było jakieś drzewka posadzić, żeby to, nie wiem, jakoś bardziej wyglądało. Może niekoniecznie jest to, wiem, dobre miejsce, żeby parki tu wstawiać, ale. O, fabryki też się robią zielone od parków. No, ciekawe, że potem parki się robią fioletowe od fabryk. Idzie na odwrót. Znaczy no, czerwone jak widać. Tak, czerwone się robią liście. No cóż, wygląda to przynajmniej jak takie barwy jesieni, no ale co poradzić. Weźmy sobie jakieś drzewka, może tutaj poustawiamy tak przypadkowo. Wiem, że oczywiście one się zrobią czerwone. Ale tak jak powiedziałem, nie martwimy się o to. Bo myślę, że właśnie wokół cmentarzy dobrze by było postawić tak trochę drzewek, żeby to lepiej wyglądało. Może kilka takich większych.
Nie wiem co. Aha. Czyli tak to wygląda, okej. Będzie po prostu mniej liści. To raczej wygląda to tak troszkę, no nie bardzo fajnie. Ale dobra. Już zostawię to w takim porządku, jakim jest. Myślę, że coś by trzeba było jeszcze zrobić tutaj na tej ulicy. Też dla fanów DJ Town, bo tych jest chyba najwięcej na moim kanale, chciałbym wam powiedzieć, że już niedługo, albo nawet w niedzielę dokładnie w tym tygodniu, bo to będzie bodajże 3 maja, będzie kolejny odcinek DJ Town, w którym wam wrzucę save'a, więc jeśli czekacie, to wiedzcie, że będzie w niedzielę. Tylko czekam jeszcze na Darka, aż będzie miał czas, żeby nagrać i się zabieramy za trzeci odcinek. Dobra, więc jeśli chodzi o takie ogłoszenia parafialne, to już mamy za sobą. O ile pamiętam, tu jeszcze z czymś był problem, bo straż pożarną to w zasadzie naprawiłem. Mógłbym jeszcze jedną taką mniejszą dać tu, bo myślę, że nie będzie zbytnio z tym problemu, co? Tak, i przy okazji tutaj bardziej zadbam o, tak jakby o straż pożarną, znaczy no, o straż pożarną. Myślę, że tu takie większe by się też przydało. Coś w stylu tej remizy. Zobaczymy, czy to wystarczy na całe. Wystarczyło. Tu może takie mniejsze. Okej, zarabiam dość sporo, więc myślę, że nie będzie to aż takiej dużej straty. I tu, no myślę, że postawię też takie małe coś. Okej, to już mamy za sobą. Jeśli chodzi o posterunek policji, tutaj nie ma w zasadzie miejsc, znaczy drogi do tego, bo jak widzicie, ulice są szare, czyli policja tutaj nie dosięga, ale też równocześnie nie ma jakoś specjalnie przestępczości, więc nie wiem, czy rzeczywiście opłaca się to stawiać. Ale postawmy sobie w tym miejscu, bo czemu nie? Przecież pieniędzy mamy sporo. Teraz wypełnimy sobie jeszcze to do końca. No, widzę, że tu nawet pracowników nie ma. To jest troszkę zły pomysł, albo no niefajna rzecz. Tu by się jakiś park przydał. To jest idealne miejsce, żeby jakiś park postawić. Chyba specjalnie nawet to zrobiłem, żeby tu był park, ale. Nie wiem, może najpierw. Albo czy zrobić tutaj? Zaraz, gdzie są parki? Tu są parki i tutaj. Czy jest to rzeczywiście park potrzebny? Może niekoniecznie, ale. Ale taki mniejszy. Myślę, że nie będzie nikomu szkoda, jeśli w tym miejscu sobie dam. Ups, myślałem, że to są zakręty. A to nie są zakręty. Tak. Kurde, co jest? Tu i mamy chodniczek. I na przykład. Tak. I sobie to połączymy jeszcze w tę stronę. Nie wiem, czy można to pod mostem. Można, ale fajnie. Przynajmniej będzie to jakoś wyglądać. I to samo zrobimy, znaczy coś podobnego tutaj. Super. I wystarczy jeszcze tylko taki chodniczek tu, tu, tu. Okej. Teraz tylko jakieś drzewka posadzić. Na przykład takie. Przypadkowo myślę, wystarczy to posadzić. Tu może jeszcze te. Bo czemu nie? I jakieś takie większe, żeby było troszkę różnorodności. Tylko kilka. O, i już pięknie wygląda park. Mieliście teraz taki mini poradnik, jak
zrobić sobie tego typu park. Przy tym nie męcząc się zbytnio. Tylko teraz wystarczy w jakieś mniejsze, puste miejsca dać. Drzewko. No jest. I wygląda to świetnie. Kurde, aż chyba miniaturę zrobię. Tak. I z tym domkiem w środku. Znaczy to jest krematorium, to w zasadzie nie powinno być czegoś takiego w parku, ale... ale... już pomijając te szczegóły, niech będzie. Okej. Okay. Tu by się przydało więcej drzewek, ale myślę, że to zrobię poza odcinkiem, bo nie ma tu nic takiego ciekawego. Tu to samo by się parę drzewek przydało. Ja myślę, że można by te strefy wypełnić tymi większymi strefami ze sklepami. Przydałoby się. Tu może jakiś park się zmieści. Taki... nie wiem, może coś w tym stylu. Idealnie się mieści. Super. Tak nie wiem, czy zaraz obok tego centrum handlowego, znaczy to nie jest centrum handlowe, to jest dworzec kolejowy towarowy. Nie wiem, czy to też jest dobry pomysł, ale mniejsza. Prąd. Jak idziemy z prądem? Czyli tutaj w sumie mogę te kabelki sobie też spokojnie usunąć. Z tym nie będzie problemu. Patrzę jeszcze, czy tutaj są jakieś kabelki niepotrzebne. Tu są. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze? Tu na przykład. Tu. Albo. Nie wiem, bo niby jest połączenie tutaj tak, albo nie, nie ma. Czyli dobra, jeden taki słup wysokiego napięcia by się jednak przydał. Dobra, to wraca z powrotem. Okej. Dobra, to tyle jeśli chodzi o prąd, co? Mamy już dość spore nadmiary. Tu myślę, że przydałoby się jeszcze jedna pompownia. Wodociąg z wodą. Może dajmy jedno. Też, jak mówię, nie szkoda mi na to kasy na razie. Ale za to potrzebujemy troszkę więcej rejonów przemysłowych. Nie wiem, czy mogę już kupić coś? Nie, nie mogę. Wiem, jaki jest kształt. Nie musicie mi tego naprawdę wypominać. Zajmę się tym kształtem dopiero wtedy, kiedy będę mógł, bo póki co raczej nie, nie da rady. Nie mam jak kupić po prostu kolejnego tego. Okej, okay. Nie wiem, czemu tu auta parkują, nie powinny. Jakie nawet fajne takie. Nie wiem, co to jest, Lexus? Wygląda troszkę jak taki Lexus. Nie znam się zbytnio na markach aut. A tutaj jest tylko parę modeli, które powtarzają się po 1000 razy, więc... okej. Co jeszcze bym mógł tutaj zrobić ciekawego? Śmieci. Jaki mam współczynnik śmieci? Myślę, że zaraz obok tego by się przydało. Znaczy, przydałoby się. Może nie tyle, co by się przydało, a pasowałoby obok dworca kolejowego. Zobaczymy właśnie jeszcze, jak z transportem jest, czy... Bo jakąś linię trzeba byłoby zrobić, żeby też podjeżdżała do dworca kolejowego, tak myślę. Przynajmniej ja myślę, że jest to odpowiedni pomysł. Nie wiem, i zrobimy to w ten sposób. Tu będzie przystanek. Tu będzie przystanek. Tutaj. Tutaj w sumie tu jest drugi dworzec kolejowy. Dość blisko siebie są. Stoją. Trzeba byłoby jeszcze postawić jakiś trzeci albo czwarty. Coś, żeby po prostu było gdzie w ogóle dojeżdżać.
i kończymy przystanek chyba tu. Okej, pięknie, dobra. Czyli to też już mamy za sobą. Wszystko na niebiesko, prawie. No i jedno, znowu tutaj też wszystko na niebiesko. Tak, dobrze widzę. Edukacja. To jest problem. Tym dawno się nie zajmowałem i nie ma tutaj żadnej chyba szkoły w tym mieście. Tu jest jedna, tu jest druga. Ale nie widać za to średnich szkół, nie wiem czemu. O, albo jednak. Dopiero muszę zaznaczyć i będzie widać. Czyli tak, jeśli chodzi o podstawowe wykształcenie, to jest słabo. Jeśli chodzi o średnie, spoko. Jeśli chodzi o wysokie, to jest najlepiej. Dlatego myślę, że podstawówka w tym miejscu byłaby odpowiednia. I jeszcze jedna podstawówka. W tych parkach by się przydała, ale może tu? O, tu by była idealna. Super. I może jeszcze tu. Fajnie, okej. Okay. Czyli mamy kolejną podstawówkę. Znaczy podstawówki, które powinny chyba to teraz zmniejszyć. Znaczy, naprawić to wykształcenie. I myślę, że jeszcze jedna szkoła średnia, czyli te nasze pospolite gimbazjum, tu by się przydało. Okej. Okay. Transport. Bardzo chętnie kupiłbym tutaj miejsce tylko po to, żeby zrobić w tym miejscu stację kolejową. Kurczaczki. No ale niestety nie mogę jeszcze tego zrobić. Musiałbym chyba najpierw osiągnąć 50 tysięcy population. Znaczy nie wiem czemu to stoi na 12 tysiącach, a mam 30 tysięcy, więc no. Wróćmy do miasta i jeszcze w ogóle zapomniałem, że mamy tutaj... O, tu jest jeszcze zakładka, która jest odblokowana. 90 tysięcy muszę najpierw mieć. Mamy tu statuę wolności, mamy tu statua dobrobytu, statua zakupów, plac zmarłych. Plac zmarłych to... To jest idealny park, żeby postawić w mieście cmentarzysko Jamesa. Nie wiem czemu tak nazwałem, nie mam do tej pory pojęcia. I tutaj myślę, że jest odpowiednie miejsce na statuę zmarłych. No. O jeny. Głupie to, głupie. To teraz myślę sobie, czy by można było jakoś postawić w ten sposób żwirowe. Tak. Żeby to się jakoś połączyło, ale kurde, ciężko będzie. Tak. Tak. Strasznie dziwne to budowanie chodników. Kurde, gdyby się dało to jakoś jednolicie pomalować, czemu tego nie dodali? Ajajaj, szkoda. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To już jest zbudowane. Przyjazny sąsiedzki park. To myślę, że by pasowało do tej dzielnicy. Tylko, że nie ma tutaj na to miejsca w środku. Więc może w tym miejscu? O, myślę, że to będzie dobre miejsce. Tutaj mamy fontanna życia i śmierci. Czy to się gdzieś tu przyda? Może w tym miejscu gdzieś? Taka fontanna tutaj byłaby fajna. Tylko, że musiałbym zniszczyć przy tym jeden z parków. A to by zaburzyło symetrię. I to mi się nie podoba. Tu mamy operę. Wow. Kurde, szaleję teraz z tymi budynkami. Nie wiem, może tu by postawić? Nie bardzo mogę, bo ulice są nierówne.
O, za to tutaj mogę. O. O. Dobra, niech będzie. I co jeszcze? Centrum Expo? Myślę, że to zostawię sobie już na inne te, na inne miasta. Na przyszłe miasta, które jeszcze tam powstaną gdzieś. Gdzieś, ale jeszcze nie. Tutaj, tu może jeszcze wypełnię. Może w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak. Tutaj i tutaj. No i tutaj. Zobaczymy. Może jeszcze tu. Bo czemu nie? Niech się to wypełni. I chyba to by było na tyle, bo póki co nie mam zbytnio co tu jeszcze zrobić. Podatki też jakoś niekoniecznie są chyba potrzebne. Może tylko dam na 10% tutaj. Albo. Kurde, no. Nie wiem, zobaczymy. W zasadzie nie jest mi aż tak kasa potrzebna, więc mógłbym zmniejszyć w zamian wszędzie do 9. Zobaczymy, jak teraz będę z pieniędzmi stał. Powinno być jeszcze spoko, bo dalej zarabiam 11 tysięcy, no już 10 tysięcy, ale to i tak jest sporo, bo już mam ponad milion pieniędzy. Cóż, zobaczymy. Za to powinno napływać, o właśnie, o wiele więcej ludzi do miasta. Tu na razie nie ma co. Pożyczki nie są mi potrzebne. Wow. Ale teraz zaczynamy sporo tracić. I to bardzo sporo. 6600 już. No dobra, nieważne. Na razie nie mam się co tym obawiać. Teraz zrobimy może sobie tylko jeszcze na koniec taką strefę, czy też osiedle. Tak. Fajnie się tak dopasowuje do ulic. Dobra, nieważne. Lecimy w ten sposób. Tu. Okej. I jeszcze tutaj. Później sobie może jakoś to bardziej dopracuję równo. Póki co niech będzie jak jest. I teraz przepisy. Zużycie energii, nie wiem, czy będzie aż tak potrzebne. Recykling może dam. Zobaczymy, czy. Bo ostatnio, kiedy zmieniałem właśnie w tych podatkach, to zaczynało mi nagle bardzo szybko spadać w dół pieniądze. I parki i rekreacja myślę, że będzie dobrym pomysłem w tym miejscu. Okej, podatki. Podwyżka w dużym zagęszczeniu. W dużym zagęszczeniu. I co jeszcze? Podwyżka w rejonach biurowych, czy będzie to potrzebne? Dajmy. Co my tu jeszcze mamy? Entuzjasta małych przedsiębiorstw. Sprawa, by przemysł działał jeszcze wydajniej, generując kilka przepisów bezpieczeństwa pracy. Dwa, ilość towarów produkowanych przez budynki przemysłowe. Utrzymanie 6 centów za budynek przemysłowy. Zmień budynki mieszkalne w o wiele fajniejsze, inteligentniejsze domy, aby zwiększyć wartość gruntu wokół nich. I znacznie więc zwiększona wartość gruntu. Wow, to jest myślę, że
niezły pomysł. Ale myślę, że jeśli chodzi o podatki, to już będzie chyba tyle. Chociaż już mniej ludzi napływa do tego miasta chyba przez to. Jedyne, co bym chciał jeszcze zmienić, to... nazwę. Tak. Teraz będę myślał przez resztę odcinka, jaką nazwę by tu zrobić. Los. Los Bailandos. Nie wiem. Niech będzie. Los Bailandos. Bo czemu nie? O, budynek płonie. Wow, aż się tnie. Dobra, nieważne. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.